Witajcie moi mili, ja jestem Iza Easy, a w tym filmie muszę omówić jedną ważną sprawę. Ten film miałam zrobić wcześniej, tak by the way, ale z pewnych powodów pojawił się dopiero teraz. W tym materiale wyjaśnię wam, co się ze mną dzieje, dlaczego nie ma nowych filmów itp. W takim razie już lecę. Zapewne wielu z was zastanawia się, co się dzieje z tą Izą? Czemu od pół roku nie ma żadnych nowych filmów czy coś? Może poszła na studia albo do pracy, czy może coś jej się złego stało i można sobie tak wymieniać dowoli. Dobra wiadomość jest taka, że na szczęście nic złego się ze mną nie stało jako tako. Jestem już dawno po szkole, nie poszłam na studia, bo nie zdam matury. Wiem, że to może nie brzmi jakoś ciekawie, ale mniejsza z tym. Do pracy też jak na razie nie chodzę. No dobrze, ale skoro nie mam tego typu obowiązków, to dlaczego nic dalej nie tworzę na YouTubie? Mam parę powodów i wymienię te chyba najważniejsze. Powód pierwszy jest taki, że robienie filmów na YouTubie już mnie tak nie bawi jak dawniej. Oczywiście to nie znaczy, że mnie jakoś nudzi czy coś, ale po prostu nie czuję już tej dawnej satysfakcji zrobienia tego, jak to było na początku. Nie zależy mi już na tym jak dawniej, co nie znaczy, że nie będę kontynuować swoich pasji. To jest jedno. Po drugie, ostatnie czasy nie powiodło mi się w życiu, miałam trochę nieciekawych sytuacji, dodatkowo zmagałam się z chorobą i przez to wszystko po prostu nie mogłam zbytnio zajmować się swoją działalnością na YouTubie. To wszystko, jeżeli chodzi o wyjaśnienia, więc teraz opowiem wam trochę o moich planach związanych z powrotem do tworzenia filmów. Mam parę zaległych pomysłów i chyba właśnie nimi się zajmę póki co. Oczywiście to nie będzie takie proste i sam powrót będzie dla mnie trudny jako tako. Wiem, to ciężki temat dla mnie i dla was chyba też. Nie martwcie się, drodzy widzowie, mam nadzieję, że pomożecie mi jakoś z tego wyjść. Dobra, ja z wami się żegnam, komentuj ta, subskrybuj ta i niczego nie żałuj ta, mówi do was Iza Easy, do zobaczenia w nowych filmach, cześć!